Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo ciekawy temat. Michał, witam Cię. Witam Cię, Paweł, cześć. To jest tak prawie temat dla Ciebie, bo to jest coś, co kolejny program jest uruchamiany. MR, znaczy, to jak to mówiłeś, te skróty, bo one są takie ciekawe. MR, czyli młody rolnik. Młody rolnik, nie? No to i... młody rolnik jesteś. Prawie, powiem Ci tak, właśnie tutaj trzeba to dobrze sprawdzić, ponieważ to jest jeden z podstawowych aspektów, które trzeba spełnić, tak jest, aby, że tak powiem, ubiegać się o dofinansowanie z dofinansowania typu młody rolnik. A mianowicie nie można przekroczyć 40 lat w momencie składania wniosku. To jest nie można jeden... mieć, ale w danym roku, jakbyś miał w sierpniu 40, no to byś teraz złożył. To jest taka wachliwa sprawa. Wachliwa sprawa. Dokładnie. Ale rozumiem, dlatego tak usiadłeś zmartwiony, że no nie młody rolnik. Nie młody rolnik, już 40 plus. Ale młodo wyglądasz, więc ale dziękuję bardzo. Jak najbardziej. Czyli MR. A drugi? Restrukturyzacja małych gospodarstw, czyli RMR. No nie RMG. 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 Dokładnie. Restrukturyzacja małych gospodarstw, czyli to są małe gospodarstwa, które mają się usprzętowić, żeby stać się, nie wiem, bardziej efektywne, bardziej jak gdyby posadzone. Myśmy powiedzieli, mamy dwa programy, drodzy Państwo, którzy w tym momencie trwają, a mianowicie tak naprawdę to jest przesunięcie terminu możliwości składania wniosku, bo de facto termin kończył się na ten rzut 29 maja, Pawle, natomiast został przedłużony ten termin możliwości składania o te dwa, na te dwa fundusze do 30 czerwca. Czyli Państwo widzą, że warto teraz jeszcze, bo jest taka możliwość, dokładnie, skorzystać z tych dwóch programów. Młody rolnik. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest dobre 150 tysięcy. Młody rolnik to jest 150 tysięcy, jednakże tam jest kilka warunków do spełnienia. I raz to, że po prostu musimy w dniu składania wniosku nie przekraczać 40 lat. Tak jest. To jest jedno. Musimy posiadać gospodarstwo minimum 1 hektar. Tak. Ale też nie dłużej niż 24 miesiące. W momencie składania wniosku. A. Tak, to też jest ważna sprawa. Później co? Mamy odpowiedni czas, 36 miesięcy na zdobycie odpowiedniego wykwalifikowania, wykształcenia, jeżeli go nie mamy. Tak, zgadza się. To jest 36 miesięcy. Czyli musi być wykształcenie rolnicze, bo to jest ważna uwaga. Dokładnie. Kolejnie mamy takie warunki, że już w momencie, że tak powiem, podpisania tych dokumentów o dofinansowanie, czyli gdy zostaje nam subwencja przyznana, mamy okres czasu, a mianowicie, jeśli się nie mylę, 9 miesięcy czasu na to, aby swoje gospodarstwo, że tak powiem, uzbroić w odpowiednią wielkość, a mianowicie jest to średnia krajowa, czyli musi to być 11 hektarów, teraz bodajże za 2020 tak wyszło. Jeśli natomiast spojrzymy na województwa, gdzie mamy inną specyfikę, czyli na województwa południowe, gdzie mamy to rozdrobnienie, to wtedy musimy uzyskać średnią, ale województwa. I ona tam w zależności od danego województwa jest inna niż średnia krajowa. Czyli trzeba indywidualnie w każdej agencji sprawdzić u siebie, muszą Państwo, żeby sprawdzić możliwość zakwalifikowania się. Pardon, i dopasowania się do tego. Dokładnie. I jeszcze mamy jedno zadanie do wykonania, a mianowicie tak zwana wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Tak, bo to też często się w pytaniach od klientów dokładnie pojawia. To jest bardzo istotna sprawa. Musi wynieść po tym dofinansowaniu w przedziale między 13 a 150 tysięcy euro. W tych ramach musimy się mieścić. Nie? Oczywiście dofinansowanie jeszcze jest dzielone proporcjonalnie. Pewną kwotę dostajemy w momencie podpisania wniosku, że czyli tak powiem, już dokumentu. Podpisane dokumenty. Tak. I pozostałą część jest do rozliczenia. Do rozliczenia otrzymujemy po spełnieniu tych warunków. Tak jest, czyli musimy przedstawić faktury, cośmy kupili. Dokładnie tak. Ale to są gospodarstwa, jak mówiliśmy, około 11 hektarów, powiedzmy, żeby taka mobilność była. Tak samo jak modernizacja małych gospodarstw. To też są małe gospodarstwa. To są małe gospodarstwa i dodajmy, że teraz tak, przy tym programie, który teraz powiedziałeś, czyli modernizacja małych gospodarstw, jest zdecydowanie łatwiej te dofinansowanie otrzymać, bo tam nie ma aż tylu wytycznych mimo wszystko. I stąd też ten program, zresztą jeden i drugi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ogromnym, bo przecież my to wiemy akurat, bo Michał jest na tej pierwszej linii frontu
telefonicznego i to są cała masa telefonów. Nawet teraz taka burza to była w zeszłym roku. Ogromna. Tak, bo to jakby, że tak powiem, otworzyła się ta pucha Pandory, ja tak potocznie powiem. Tak jest. Teraz natomiast widzimy kontynuację tych programów i one bardzo dobrze się jakby sprawdzają, ponieważ też nasz asortyment tutaj, na ten moment, gdzie w firmie Korbanek mamy, bardzo dobrze się wpisuje w to zapotrzebowanie, tak, zwłaszcza tych małych gospodarstw. Ale co jest istotne, chciałem powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o ten fundusz, ten program Małe Gospodarstwa, musimy też mieć również 1 hektar, ale nie ma ograniczeń tutaj, czy my jesteśmy na ZUS-ie, czy my jesteśmy na KRUS-ie. Tam jest łagodniej. Zdecydowanie. I tam jest też jak gdyby prostsza w ogóle procedura przyznawania. Dokładnie tak. Z tego, co się orientuję. Tak naprawdę mamy niewiele wytycznych. Musimy mieć 1 hektar, musimy również uzyskać później po dofinansowaniu tą zdolność ekonomiczną, czy wielkość ekonomiczną do poziomu 13 tysięcy euro. Jeśli to jest, że tak powiem, spełnione, dostajemy tą drugą transzę uzupełniającą. Jak rozumiem, nie ma ograniczenia wieku. Nie ma ograniczenia wieku. Czyli tu się łapiesz. Tu już się tak nie denerwuję, nie smucę. Powiem tak. Czyli jest okazja. Jest okazja, jest szansa. A okazja, z której zawsze warto skorzystać, szczególnie kiedy pieniądze przychodzą. Mało tego, tutaj nawet i ty możesz się załapać. Tak. A i nie tylko, bo powiem tak, można nawet być na emeryturze i można załapać się na to dofinansowanie. Teraz tak, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej kluczowej jakby rzeczy przy jednym i drugim programie. Przy programie Młody Rolnik mamy tą pulę do wykorzystania 150 tysięcy złotych, natomiast przy dofinansowaniu, przy programie Restrukturyzacja Małych Gospodarstw jest to kwota 60 tysięcy. Tak. Oczywiście są to kwoty bezzwrotne, jeśli tak, oczywiście spełnimy i zrobimy wszystko tak, jak powinno być. Łącznie z biznesplanem i tak dalej. W tle nam przeszkadzały wyjeżdżające ciągniki. To były Arbosy 2035. 2035, to co chciałem powiedzieć, to są właśnie produkty takie kultowe, które się bardzo wpisują w te programy. Jak mówimy, program albo Młody Rolnik, tam już różne maszyny wchodzą w rachubę, ale zwłaszcza przy modernizacji małych gospodarstw, no to ta kwota jest ograniczona to raz, a drugie, no tam są potrzebne po prostu małe maszyny, małe ciągniki, niekoniecznie skomplikowane i tak dalej. Mam jedno pytanie. Bo często się przejawia, bo wiadomo, no, pracujemy w firmie Korbanek, sprzedawaliśmy bardzo dobrze, duże, mocne ciągniki i w momencie, kiedy zaczęliśmy oferować te małe ciągniki, to były takie mieszane uczucia. Twoim zdaniem, praktycznie chyba w każdym gospodarstwie takie ciągniki znajdują zastosowanie. Oczywiście, bo tak jak my mówimy, powiedzmy, o modernizacji tych małych gospodarstw, no to wiadomo, ten mały ciągnik jest tym ciągnikiem głównym, kluczowym. I to one chyba najwięcej jeżdżą, tak mi się wydaje. Dam się za to zabić, ale... Tak, masz rację, Paweł. O czym chcę powiedzieć, że w tych małych gospodarstwach wiadomo, że jest to ciągnik uniwersalny i z reguły jedyny bardzo często. Natomiast to, co wspomniałeś wcześniej, gdy my tak naprawdę mniej docieraliśmy do tych mniejszych klientów, mniejszych gospodarstw tych rodzinnych, to trzeba wziąć pod uwagę, że u nich jak najbardziej te małe ciągniki również, że tak powiem, pracują i mało tego, są kluczową maszyną w wykorzystaniu, ponieważ szereg tych prac uzupełniających, jak nie wiem, zabiegi oprysku, rozsiewacze, nawozu, przetransportowanie, ładowacz czołowy, dokładnie, tego, to jest naprawdę to jest pracy. Dokładnie, jest cały wachlarz tych prac, w których właśnie te ciągniki, tak jak będzie wykorzystywany. Z tego, co ja wiem, to już cała gama tych ciągników, które nawet dzisiaj docierają, one już są sprzedane i to... To znaczy, one są zarezerwowane. Zarezerwowane, bo w taki sposób. Tak, powiedzmy, bo akurat dzisiaj mamy 1 kontener. Mhm. W ciągu najbliższych dni kilka kolejnych, chyba z 8 czy ileś bodajże kontenerów. Bodajże jutro też kilka kontenerów jutro już ma będą kolejne. Bo to jest też taka kwestia, do której też już parę razy żeśmy mówili. Jest w tym roku pewien problem z dostawami. Dokładnie tak. Z terminowością dostaw, z dostępnością niektórego towaru, że też taki paradoks, no, po tylu latach takich, można powiedzieć, chudszych, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tak. Teraz nagle się okazało, że i te fundusze ruszyły,
i część rolników posiada zasoby takie, że może nabyć taki może ciągnik. Nabyć. Polepszyła się w ostatnim czasie, Paweł, też trzeba sobie wprost powiedzieć, koniunktura, jeśli chodzi o rolnictwo. Tak. Ponieważ jeśli chodzi o opłacalność, o ceny teraz gotowych produktów, czy to pszenicy, chociażby czy rzepaku. Kukurydza nawet. Kukurydzy, dokładnie. Też fantastyczne ceny. Także ceny są zdecydowanie lepsze. No a to jest coś, co daje takiego kopa do tych decyzji inwestycyjnych, zakupowych, dokładnie. Tak, bo to jest właśnie to, co właśnie jest istotne, nie? Że ten łańcuch dostaw musi być zapewniony. Tu akurat firma Korbanek wykorzystuje swoje ponad 30-letnie doświadczenie w dobrym koordynowaniu tego zbierania. No, dla nas nie jest straszne, czy produkt płynie kontenerem, czy to w ogóle jak gdyby radzimy sobie z tym. Zaletą na pewno niebywałą dużej firmy jak firmy Korbanek jest ten potencjał, że my możemy sobie pozwolić na dość spore stoki magazynowe. Mimo wszystko, że to jest wielki plac i ogrom tych maszyn tutaj widać, gro rolników, którzy sobie wyobraź, jak jestem na pierwszej linii frontu, przyjeżdżają, pytają, żeby coś by obejrzeli, coś by zobaczyli. Oczywiście bardzo chętnie im idę, pokazuję i mówię, to jest zarezerwowane, to jest sprzedane, tak, a to jeszcze coś. Mowa tego roku. Tak, i dokładnie. I oni bardzo się dziwią, no ale jak, załóżmy tacy, wiesz, to zwłaszcza pierwsze zakupy tak robią, nie? Mówi, no ale jak, tyle maszyn, jak nie ma. I ja mówię, że no, na niektóre maszyny trzeba dzisiaj czekać 8-9 miesięcy, dokładnie, a nawet tak więcej, nie? Więc to jest bardzo szokujące, ale tak jak mówisz, sytuacja, jak ja to mówię, pandemiczna czy popandemiczna, no powoduje spore zamieszanie, że tak powiem, w tych dokładnie transportach tak i w dostawach, i w produkcji, także no tutaj musimy się zmierzyć z wieloma problemami, ale myślę, staramy że ta się sytuacja powoli się stabilizuje. Tak, znaczy staje się bardziej przewidywalna. Widzicie kolejne dostawy. Stale staramy się tutaj jak gdyby dbać o to, żeby można było produkty oferować i staramy się też udzielać wsparcia, bo nasi regionalni przedstawiciele udzielają pełnej informacji na temat wszystkich tych programów, szczegółów, pokierują Państwem tak, żeby Państwo mogli naprawdę z tego skorzystać. Także nie obawiać się, programy działać unijne to nic złego, to nam krzywdy nie robi, a wręcz odwrotnie, jeśli są niedowiarkowie, to naprawdę oświadczamy, że warto z tego korzystać. Nie jest to takie trudne. Oczywiście trzeba się wesprzeć odpowiednimi firmami, które zajmują się od wielu lat przygotowaniem wniosków, bo one już mają wieloletnie doświadczenie, bo tak naprawdę... I oni już wiedzą, co potrzeba. Tak, bo tak naprawdę począwszy już od programów przedakcesyjnych tak zwanych, czyli... Oni już funkcjonowali, oni dokładnie już wprowadzali to. Też były różne głosy. I nawet powiedzmy najtrudniejsze dzisiaj programy w opisaniu i tak dalej dla tych firm nie stanowią już problemu. Michał, pozostaje tylko odbierać telefony. My tu gadu, a wszystkie arbosy już wyjechały. Kierowca już kieruje się z powrotem po kolejne. Zapraszamy, bo na pewno będziemy mieli ciekawe materiały, które Was zainteresują. Naprawdę skorzystajcie z tych funduszy, bo to są pieniądze, które są dla Was. A pieniądze, które są leżą, należy wystarczy je podnieść. Dokładnie. No nic innego, tylko to. Warto wykorzystać. Siema. Łapka do góry, na razie.